Syrenka to dla jednych miłe wspomnienie przeszłości, dla innych sympatyczny oldtimer. Nikt jednak chyba nie podejrzewałby, że ten słynny samochodzik może kryć w sobie niezwykłe możliwości. Są jednak zapaleńcy, którzy potrafią uczynić z syrenki prawdziwą królową szos. Receptą na stworzenie niepowtarzalnego samochodu okazało się połączenie zalet autka znad Wisły ze wszystkimi atutami Porsche. Do budowy tego modelu wykorzystano 3 egzemplarze niemieckiego pojazdu. Z Porsche przeniesiony został cały układ napędowy. Silnik o pojemności 3,6 litra wyposażony jest w 2 turbosprężarki. Maksymalny moment obrotowy wynosi 540 Nm. Ważący ponad 1,5 tony samochód, prędkość 100 km na godzinę osiąga w czasie 4,5 sekundy. Prędkość maksymalna wynosi 295 km na godzinę. Cóż, coś za coś. Trudno się więc dziwić, że średni poziom spalania to 20 litrów na 100 km. Z Porsche przeniesiono także całe podwozie, układ zawieszenia oraz wnętrze pojazdu. Znawcy niemieckich modeli bez trudu rozpoznają kształt deski rozdzielczej i sportowe fotele. Wszystko utrzymano w harmonizującym z nadwoziem kolorze granatowym. Elektryczne szyby, szyberdach, automatyczna klimatyzacja oraz komputer pokładowy czy też spryskiwacze reflektorów to luksus dość obcy posiadaczom syrenek. Ten niezwykły pojazd wyposażono także w system ABS i ABD, a napęd przenoszony jest na 4 koła. Droga hamowania wynosi 34,5 metra. Budowa tego modelu trwała niecałe 2 lata, a w przeliczeniu wyniosła 5000 roboczogodzin. Całość jest przy tym wykonana niezwykle starannie. Każdy element został idealnie dopasowany. Trudno w zasadzie domyśleć się, że ten pojazd nie zjechał z fabrycznej taśmy. Charakterystyczny tylny spoiler wysuwa się po naciśnięciu specjalnego przycisku. Rzeczoznawcy z Naczelnej Organizacji Technicznej ocenili wartość oryginalnej syrenki na 280 tysięcy nowych złotych. Tak, tak, prawie 3 miliardy starych złotych. Pozostaje pociecha, że przy odrobinie zapału taki samochód można zrobić samemu.